Cześć, siema, witam was, tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie... No właśnie, co sobie otworzymy? Nie wiem, dobra, już wiem. Otworzymy sobie mega, kolejny mega zestawik startowy. Mega zestaw startowy. Wow, trochę się rozdarł, żeby nie było, że coś kombinowałem. Mega zestaw startowy kosztuje 45 zł. Wewnątrz klasę 5 saszetek z kartami. 3 karty z limitowanej edycji, mini lista kontrolna. Fajny, ciekawy zestaw. Powiem szczerze, przyda mi się z tego względu, że mam już jeden album taki na podstawową wersję, natomiast zawsze robię sobie też album roboczy i ten album, który tutaj się skrył w środku, na pewno będzie robił u mnie za album roboczy. Mega zestaw startowy zamówiłem sobie w sklepie gohobby.pl przy okazji zamawiania blisterków. Cena w zasadzie jest taka sama jak normalnie w sklepie, także w zasadzie nie ma różnicy, czy się tutaj zamówi, czy tam. Także ja zamówiłem to sobie, tak jak mówiłem, na GoHobby. Dobra, mamy album, mamy tutaj T-Mobile'a kartę startową. Nie wiesz, dlaczego ja to urwałem? Masz, będziesz coś mógł z tym robić, nie wiem. Dobra, mamy tutaj mini listę kontrolną. Mamy tutaj nasze nowości. Nie mamy chyba jeszcze mili, nie? Nie mamy mili. Świetna limita, super. Wow, to jest limita numer 14 u nas w stajni. Mamy tutaj Bernardo Vasconcelos, chyba Vasconcelos, nie wiem, jakoś tak. Zawodnik Zawiszy Bydgoszcz, Ajta Zawisza, taki duży progres robi na tych kartach ostatnio. I mamy tutaj na końcu jeszcze Pawła Broszka. No troszeczkę, niestety Broszek jest trzepnięty. Podbijenie go tobie, jak będziesz miał, i ja będę miał pięknego broszka, a ty będziesz miał broszka takiego se i nie pij tam z tyłu. Dobra, nieważne. Mamy sobie 3 nowe limity, czyli limitek mamy już 16. 16, mam nadzieję, że tutaj w tym zestawie dobijemy do 19 i będzie taki mini komplet, przynajmniej na razie. Zobaczmy, 5 saszetek, saszewki oczywiście nie mają kodów paskowych. A szkoda. Dobra, zaczynamy, otwieramy. Czy w końcu trafimy top mistrza? Nie wiem, nie powiem. Ale na pewno wspólnie razem się za chwilę o tym dowiemy. Mamy tutaj sobie zawodnika z Lecha Poznań, ulubieńca fanów. Wow. Co jeszcze? Piast Gliwice. Jagiellonia, Białystok. Śląsk z Wrocławia. Pogoń ze Szczecina. I Lech z Poznania. Konwacki, David Konwacki na wschodzącej gwieździe. Humor nam dziś dopisuje. Dobrze. Ciepło za oknem, także fajnie się dzieje. Kolejna saszetka, druga saszetka i tym razem mamy ulubieńca i to jest, gdzie on jest? O, właśnie mi się to nie podoba, Robert Pich i to jest zawodnik z Wrocławia. Nie podoba mi się to, że właśnie w kartach ulubieńców fanów, w kartach obrońców nie ma jakichś takich jasnych, wyraźnych napisów zawodników, nie ma też jakichś takich jasnych, wyraźnych napisów klubów. Ale cóż, nie wszystko może być piękne. Dobra, Piast z Gliwic i to jest Jan Polak. Mamy tutaj Pilarza Krzyśka z Krakowi, Kraków. Pod Beskidzie dało nam na karcie Adama Pazio. Mamy znowu Roberta Picha, zobaczcie. Ktoś mi mówił, że często się tak zdarza, że właśnie trafiamy ulubieńca i trafiamy też kartę zwykłą. I tutaj Janota, Michał Janota, Korona Kielce. Saszetka numer 3. Albo 3, jak to woli. No chociaż kluczowy, niech tam jakiś wpadnie. Nie mamy ich jeszcze wszystkich. Powtóreczka, Misz Obrony. Małecki, Wojciech. I też zobaczcie, trzeba się naprawdę nieźle wpatrzeć, żeby zobaczyć nazwisko gościa występującego na karcie. Filipiuk, tak? Chyba tak, Filipiuk. A ten co? MMA jakieś chyba, co? Obczaj gościa. Widzisz go? Nie podam ci go, bo zniszczysz mi kartę, ja wiem jaki ty jesteś. Dobra, i to jest jakiś Pawels. Ale macie zawodników w tym Zabrzu. Łohoho. Co dalej? Łukasz Burliga, Wisła Kraków. Mamy Stawarczyka, Piotra Stawarczyka z Ruchu i wschodzącą gwiazdę. To jest Michał Szewczyk, także z Ruchu Chorzów. Saszetka numer 4. Cztery szery. I zobaczmy.
Ale nabrał powietrza w usta ten Zachara, Mateusz Zachara z Górnika Zabrze. Lechia Gdańsk, Frankowski Przemek. Nie ten Frankowski. Franek Franek, łowca bramek. Adrian Basta, Bełchatów. Ruch Chorzów i to jest Efir. Michał Efir. Uuu, Koronka Kielce. I mamy tutaj Tarasiewicza, Ryśka Tarasiewicza. Treneiro. I Mraz, Patryk Mraz, zawodnik Górnika Łęczna. Ostatnia saszetka numer 5. I kończymy mega zestaw startowy. Najbardziej jestem zadowolony z tego. To za chwilę wypchamy. Oczywiście, jeżeli asystent się ogarnie. Trochę zobaczcie, no wiedziałem, że się nie zawiodę. Trafiamy kluczowego zawodnika, to jest Bernardo Vasconcelos. Vasconcelos, chyba jakoś tak. Zawodnik Zawiszy Bydgoszcz. Trzeba by kiedyś jechać na tą Zawiszę, co? Ha, zobaczymy, przyjdzie czas, będzie rada. Dobra, przygotowałem cztery podstawki i akurat cztery podstawki nam się tutaj świetnie sprawdziły. Co tam jeszcze? Zajdler, Łukasz Zajdler z Krakowi. Alechia, Ariel Borysiuk, powtórka. Mamy Probierza, Michała Probierza, to też powtórka. Zobaczcie, co się dzieje. Kolejny Treneiro i to jest Józef Dankowski, Górnik Zabrze. Na koniec jeszcze wschodząca gwiazda i to jest Bartosz Szeliga. Dzięki za oglądanie tego filmiku, zapraszam na kolejne. Cały czas mi chodzi w myśli gdzieś tam jakiś taki meczyk potyczka między Arsenalem a Zawiszą Bydgoszczowy. Na to piszcie w komentarzach. Mamy też takie nietypowe saszetki. Część z was je zna, inni nie znają. Na pewno je odpalimy, zobaczymy, co tam w środku słychać. Pani nie wypuściło. Ha, 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 jak zwykle nie w Polsce. Dobra, dzięki jeszcze raz, pozdrawiam was serdecznie. Szalony kolekcjoner, cześć.